wracając jeszcze do Twoich treningów, mówiłeś, że nie nastawiasz się na nokaut, ale w tej pierwszej walce ten lewy sierpowy wchodził, a jak tylko wszedł, no to Fragomeni go czuł. Obserwując waszą pracę wczoraj, trener Łapin cały czas ci powtarzał, że nie nastawiaj się, właśnie to wyjdzie samo. Ale gdzieś tam jesteś zdany z tego, że polujesz, myślisz, że szczególnie ten lewy sierp, uśmiechasz się, widzę. To chyba kwestia tylko nastawienia psychicznego, prawda? Jak najbardziej, ale myślę sobie, no poluję. No tutaj postaram sobie w głowie pokładać, żeby nie polować, żeby boksować. Żeby po pierwsze, w pewnym sensie też mnie złapało jakby zadyszka, można powiedzieć. Trzy rundy, tak jak mówiłeś, niesamowite, prawda? Popis boksu bardzo, bardzo fajny. Na każdy jego ruch mój cios i dwa, trzy ciosy, cztery celne. Więc bardzo fajne boksy. Tutaj po prostu będę starał się rozgrzewać z rundy na rundę, nie od razu rzucić się jakby też huraganowym jakimiś ciosami i zasypać go, prawda, serią ciosów, tylko spokojnie, z rundy na rundę rozgrzewać się, tak on to robi. Bardzo dobrze i końcowe rundy, tak jak widzimy, prawda, czy ze mną, czy nawet jak z Hejem boksował, czy nawet jak z Krajem, tylko że z Krajem to były takie, można powiedzieć, dwa momenty miał. Miał moment, gdzie chodził, szedł jak burza do przodu, a później, kiedy Kraj się rozkręcał, no to tamten z łukiem wymyślili, tak? Zaczęli babrać w tym łuku palcami, gdy to przerwali. Ciekaw jestem, jakby było dalej, prawda? Ale cóż, no jest to zawodnik na pewno, który boksuje długie dystanse, lubi długie dystanse, czuje się niesamowicie dobrze. I ja tak samo będę starał się jakby dojść do tego, żeby po prostu rozgrzać już organizm z rundy na rundę, prawda? Wiadomo, że w szatni zrobi dłuższą rozgrzewkę, mocną rozgrzewkę, dobrą rozgrzewkę, ale też w walce, bo wiadomo, że będziemy stać, hymny, nie hymny, to witanie się, tak? Więc będę starał się po prostu rozgrzewać z rundy na rundę i pokazywać swoją dominację w ringu po prostu. To już tak na koniec, trochę odchodząc od waszej walki, kto według ciebie, nie licząc właśnie was dwóch, jest teraz najlepszym pisarzem kategorii Cruiser? Na pewno Steve Cunningham był tą wyróżniającą się postacią, z którą raz wygrałeś, raz przegrałeś. No ale teraz, no powiedz sobie szczerze, Marco Huk robi ogromny postęp ostatnio. Już nie jest takim typowym, takim zwariowanym, chaotycznym bokserem, który poluje tylko na cios. Ostatnie walki pokazały, że zrobił te postępy. Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy? Jak najbardziej. No Marco Huk jest, tak jak widzimy, takim dynamicznym, takim z jednej strony wariatem, a z drugiej strony teraz jakby ułożonym pięściarzem. Nie wiem, no zdaje mi się, to co ostatnio słuchałem wypowiedzi, trener go stopuje przed tym huraganowym i wściekłym jakby uderzeniem, tak? Raczej atakami, żeby po prostu uważał to co robi, nie bił się niepotrzebnie, chociaż wiadomo, że on bardzo lubi powstrzymać huka od bicia, było to wręcz niemożliwe, ale teraz przez ostatnie dwie walki bodajże boksuje bardzo, bardzo fajnie, nie bijąc się, nie szarpiąc, nie faulując, chociaż on lubi trochę przyfaulować, źle uderzyć, złapać, szarpnąć, w tył głowy sieknąć, tak, to są jego ciosy. Ale powiem szczerze, kto dla mnie, no z Cunninghamem przegrał przed czasem, tak? Ja dwie walki, można powiedzieć, pełny dystans. I można powiedzieć, wydaje mi się, że taki bój chyba był, jeśli się nie mylę, z Cunninghamem. I nie wiem, no Gilmore Jones jest bardzo dobrym zawodnikiem też, tylko nie boksującym. No, problemy z wagą, jeśli się nie mylę, i w ogóle chyba leń do pracy. No właśnie, i Don King. No i co, nie wiem, no chyba Cunningham jak na razie. I niewygodny, i szybki, i ruchliwy na nogach. Wszystko tak, że tak powiem, w jednym, więc dobry zawodnik, no dobry zawodnik. Zdaje mi się, że
że jak będzie boksował teraz o IBF, bo on IBF-a będzie boksował, to zdobędzie go na pewno, no, tylko co później, tak? I jeśli ja zdobędę ten pas w WBC, Hook ma WBO, ten będzie miał IBF, to z WBA, wydaje mi się, że może być jakiś wakat, dokładnie, i możemy zaboksować o trzy pasy na przykład z kimś, tak? Więc bardzo fajnie było, tak mi się zdaje. Powiedz mi, jak będziesz spędzał te ostatnie dni? Zostało już tylko 6 dni. Jak będziesz ostatnie te dni? W ogóle już generalnie w tej chwili to już tylko jest walka z cieniem, tarczowanie? Czy jeszcze są jakieś elementy siłowe może? Nie, jest walka z cieniem, jest tarczowanie, jest skakanka, jest taka ogólna gimnastyka. Nie ma już jakby ani sparingów, ani jeszcze może kilka worków będzie. Będzie trzeba trochę ich tam pobijać. Nie ma jakby teraz, bo w gruncie rzeczy skoncentrujemy się na szybkości, świeżości, prawda, i wypoczynku jakby do tego. Dzisiaj przyjeżdża też do mnie Andrzej Wawrzyk, więc mam nadzieję, że będę miał towarzysza i kompana zarazem, który też oczywiście mnie boksował w Łodzi. Więc jakoś będziemy sobie ten czas wypełniać. Spokojnie, na pewno spokojnie i... No i oczywiście o dietę będzie trzeba też. W takim razie życzę mi Ci powodzenia, zwycięstwa, drugiego tytułu, drugiej federacji. Dziękuję bardzo.